wszystkich w 21. odcinku trójkolorowego vloga. Staramy się rozwijać tą formułę przekazywania dla Was informacji. Dzisiaj niestety nie ma naszego hokejowego eksperta, ale będziemy mogli pokazać kilka ciekawych scen, które udało się nagrać na hali hokejowej podczas dwumeczu z Unią Oświęcim. Na sam początek weźmy na tapetę piłkarzy Gieksy, którzy niestety, ale nie rozpieszczają nas w ostatnim czasie. Mecz sobotni z Polkowicami, krótko skomentując, nie udał się podopiecznym Rafała Guraka. I to jest najdelikatniejsze sformułowanie tego, jak Gieksa zagrała w tym meczu. A sam trener nawet na konferencji z Widzewem powiedział, że pierwsza połowa meczu z Polkowicami była po prostu fatalna. Moim zdaniem druga połowa też nie była najlepsza, bo sama ta końcówka pokazała, gdzie straciliśmy bramkę w ostatniej minucie, że do tej koncentracji mocno brakuje. Okazało się, że kozłem ofiarnym defensywy został mianowany Grzegorz Janiszewski, który mecz rozpoczął z Widzewem na ławce. Za niego zagrał od pierwszej minuty Bartosz Jaroszek. Moim zdaniem Bartosz Jaroszek zagrał poprawnie w tym meczu. Oczywiście nie ustrzegł się błędu, kilka razy wszyscy nasi stoperzy byli mijani jak tyczki, ale to już przy wyniku niekorzystnym, więc wiadomo, że też drużyna podejmuje pewne ryzyko. Natomiast najgorszym zawodnikiem defensywnym był chyba Hubert Sadowski, bo nie ma co ukrywać, ale i sprokurował karnego z Widzewem, już przechodząc do drugiego meczu, i skiksował przy interwencji przy drugiej bramce na Widzew z Polkowicami, też miał swoje za uszami. Także jeżeli chodzi o nasz blok defensywny w tym dwumeczu, wypadł bardzo, bardzo blado. W pierwszym meczu też na boku grał, na lewej stronie grał Grzegorz Rogala, później Zbigniew Wojciechowski, tym razem rozpoczął Damian Pawlas, później też szedł Zbigniew Wojciechowski. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że na lewej stronie będzie grał Wojciechowski, bo jednak to zawodnik, którego oglądaliśmy raczej na prawej flance. Tutaj Rogala zagrał bardzo słabe spotkanie z Polkowicami. Pawlas z Widzewem zagrał nieco lepiej, ale to też nie był występ górnych lotów. Wojciechowskiego nie chcę komentować, bo niestety to był zawodnik, który też skiksował w meczu z Polkowicami w ostatniej minucie, więc nie chcę się po prostu nad nim pastwić, bo nie to jest celem. Na prawej stronie Arek Woźniak wydaje mi się, że zagrał całkiem solidnie, mimo że miał do rywalizacji Hafeza, który jak wiemy ma duże umiejętności techniczne i w zasadzie to większość obrońców w tej pierwszej Fortuna pierwszej lidze ma z nim duży problem. A sam Woźniak daje dużo w ofensywie, bo podłącza się do tych akcji, wygrywa pojedynki główkowe i daje nam taką przewagę doświadczenia, przynajmniej tak ja to odbieram. Środek pola też z Polkowicami nie wyglądał najlepiej. Z Widzewem wydawało się, że mógłby wyglądać solidniej, bo tutaj Repkę zastąpił Stromecki, który też jest odpowiedzialny za bardziej kreowanie gry, tak samo jak Figiel, więc wydawałoby się, mając dwóch zawodników odpowiedzialnych za to kreowanie gry, będziemy mieli więcej sytuacji z przodu. Sytuacji z przodu z Polkowicami kilka mieliśmy, wtedy grał Repka. Z Widzewem, powiem szczerze, że jedna sytuacyjna piłka Szymczaka i akcja w końcówce, kiedy Roginicz wyprzedził obrońcę i uderzył obok bramki, to trochę mało, bo stałe fragmenty to wiemy, że trener Włodarek ma tutaj bardzo dużo kombinacji, bo też okazji po tych stałych fragmentach kilka było. Niestety, ale po powrocie z kadry i Szymczak i Szwedzik też nie prezentują najlepszej dyspozycji, mają bardzo dużo strat. Wydaje się, że gdzieś tam za bardzo wierzą w swoje umiejętności, albo może gdzieś tam brakuje im pewności. Muszą wrócić na pewno na ten rytm grania w pierwszej Fortuna pierwszej lidze. Adrian Błąd, tak jak to z reguły gra Błąd, bardzo dużo się stara, bardzo dużo biega. Niestety też w tym dwumeczu dużo niedokładności. Tak to w tych spotkaniach wyglądało. Jeżeli chodzi o trybuny, ciężko coś komentować, wszyscy wiecie, jak to wyglądało i z Polkowicami w sobotę, i wczoraj z Widzewem, także do tego tematu
nie ma co się za bardzo odnosić. Na pewno większość tego spotkania, jak też słyszycie po moim głosie, starałem się prowadzić relację radiową. No, trzeba było walczyć z trybunami, żeby być słyszalnym w tej relacji radiowej, a w momencie pokazywania oprawy sama relacja radiowa po prostu padła i nie chciała wrócić do działania, więc niestety, ale nasza relacja radiowa zakończyła się w 70 minucie głównie przez problem techniczny. Przed nami mecz z Odrą Opole. Myślę, że wszyscy raczej nastawieni na ten mecz dosyć pesymistycznie. Trener na konferencji mówił, żeby iść z głową wysoko podniesioną. To są błędy, które się zdarzają tej drużynie. Zawodnicy są weryfikowani na poziomie pierwszoligowym. No i mam nadzieję, że na przyszły sezon ta drużyna zostanie zmieniona i rywalizacja w drużynie będzie większa, bo no wszyscy mamy większe apetyty niż granie pomiędzy spadkiem a barażami w tej takiej luce drużyn, które można powiedzieć tylko wegetują od pierwszej ligi do pierwszej ligi. Wszyscy mamy marzenie, aspiracje o tym, żeby do tej ekstraklasy próbować wrócić, próbować chociaż gdzieś powalczyć o te baraże i powalczyć w tych barażach, dać trochę emocji kibicom, chociaż pod koniec tego któregoś pewnie w przyszłości sezonu. Do starcia z Odrą Opole ja mam mieszane uczucia, mam nadzieję, że zawodnicy wiedzą, że no nie można tak przy bukowej zostawiać kibiców z trzema przegranymi. Trzeba to odwrócić tą passę już porażek pod rząd i spróbować zgarnąć trzy punkty. Czy zawodnicy podołają? Tego nie wiem, ale jestem przekonany, że będą na tym boisku robić wszystko, żeby te trzy punkty zostały w Katowicach. Tyle o piłce. Jeżeli chodzi o hokej, no to dwumecz z Tychami, przepraszam, z Tychami, z Unią, bardzo emocjonujący, ale powiem szczerze, że ta pomyłka z Tychami wynika z tego, że jakoś tak mi się wydaje, że pojedynki z Unią Oświęcim są mniej ekscytujące, jest mniej emocji. No pierwszy mecz, nie wiem, czy mieliście takie samo odczucie, ale no wygraliśmy dość gładko. Była to nerwówka w końcówce, ale no mieliśmy dwubramkową przewagę, więc no jakby zapas na to był. A w drugim meczu, no mimo że wynik był 1-0 i można powiedzieć, że cały czas na styku, to jakoś ja nie drżałem o to, że Marej straci bramkę, bo broniliśmy bardzo dobrze, bramkarz grał bardzo dobrze. No i to nie było to samo takie uczucie, co właśnie starciu z Tychami. Tak powiem szczerze, czekając na te dwa spotkania na wyjeździe, to już mam takie odczucie wstępne, że gdzieś tam ta rywalizacja z Tychami to mógł być taki mały finał i gdzieś tam te emocje były na wyższym poziomie. Ale to oczywiście jest finał, nie ma co gadać. Za chwilę będziemy musieli emocjonować się meczem przed telewizorem na wyjeździe w Oświęcimiu, czwartek, piątek i pytanie, co dalej? Jeśli ta rywalizacja się nie zakończy, to kolejne mecze są w poniedziałek u siebie i w środę na wyjeździe. Z tego, co pamiętam z głowy, bo staram się to mówić z głowy, a nie czytać. A ja zapraszam Was na takie krótkie podsumowanie tego, co udało mi się zarejestrować na dwumeczu z Unią Oświęcim w satelicie. Także oglądajcie i dajcie znać, jak Wam się to podoba.
Co o tym myślicie? Powiem szczerze, że bardzo dobrze się czułem na trybunach, dopingując w tym meczu razem z wami. Trzeba naprawdę dbać o swoje gardło, żeby przy takim maratonie kibicowskim i sportowym dać radę dopingować wszystkie sekcje. Jakby jeszcze dołączyli siatkarze, którzy de facto pierwszy raz w historii awansowali do playoffów w lidze. Za to tutaj gratulacje dla trenera Grzegorza Słabego, bo no, okazuje się, że trener, który wprowadził Gieksę do najwyższej klasy rozrywkowej, to jest też trener, który wprowadził Gieksę siatkarską do playoffów. Na sam koniec reklama oczywiście naszego partnera sklepu Blaszok. Możecie w Blaszoku zakupić oczywiście najnowsze gadżety związane z Gieksą, między innymi taką fajną czapkę. Coraz jaśniej, coraz mocniej grzeje słoneczko na zewnątrz, także warto zaopatrzyć się w taką oto myczkę i dbać o bezpieczeństwo swojej głowy, bo ja sam dobrze wiem na jednym z wyjazdów, jak łatwo można od słońca się przegrzać. Taka krótka historia, którą niektórzy z was pewnie ode mnie słyszeli. No ale nie ma co wspominać, wszystko jest na szczęście po czasie, już po chwilowym czasie było dobrze i warto z taką mycką chodzić, jak mocno grzeje słońce. Także zapraszam do Blaszoka, siadajcie przed telewizory, dzisiaj, jutro dopingujmy hokejową Gieksę, a w niedzielę widzimy się na Bukowej. Cześć!